Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Narysuj sześciokąt, który ma dokładnie jedną oś symetrii. I nie mówimy tutaj oczywiście o sześciokącie, który jest foremny, ponieważ sześciokąt foremny, czyli taki ładny sześciokąt, ma sześć osi symetrii. My musimy mieć tylko jedną, więc musi być mocno krzywy, tak mówiąc kolokwialnie, żeby nie weszły nam tutaj dwie osie symetrii. I możemy to narysować sobie w ten sposób, że będziemy tutaj mieć 2, następnie trójeczkę i tutaj też, żeby szło przez 3. To teraz, żeby wyeliminować tą środkową, teraz robimy na 2. Hop. No i łączymy. Jest sześciokąt? No jest sześciokąt. I on ma tylko jedną oś symetrii. Możemy też zrobić taki, który będzie bardziej przypominał prostokąt. I wtedy robimy sobie tak. Tak o. On oczywiście też może być w pionie. Ważne jest to, żeby tutaj nie mieć tego równego, bo wejdzie nam pozioma. Więc znów zrobimy sobie tutaj na 3, a tutaj na 2. I znów na 3. I w ten oto sposób. I też tutaj mamy tylko jedną oś symetrii. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.